Cześć, witamy wszystkich po świętach, czyli w nowym roku. Życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, radości i bardzo dużo miłości. Jesteśmy dzisiaj z Wiktorią, czyli główną przyczyną, dlaczego od pół roku rzadko nagrywamy filmy. Wiktoria skończyła pół roku, 2 dni temu. I co? Mamy już pierwszy ząbek, ale my dzisiaj nie o tym. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na grupie wsparcia mojej i męża, która liczy już ponad prawie 50 tysięcy ludzi. Jestem zdumiona, że tak szybko zaczęliście przybywać do naszej grupy. Zaczęło się to w sumie po moim porodzie, więc bardzo, bardzo szybciutko zaczęliście przybierać. Ja nie nadążałam w ogóle dołączać. No i co chciałam powiedzieć, że będę teraz starała się odpowiadać na Wasze pytania po kolei w filmach. Na razie robimy filmy z Wikusią, dlatego że Wika jest teraz dla mnie najważniejsza i jeżeli pozwoli nam nagrać, to będziemy nagrywać. A do tej pory musieliśmy trochę zająć się wychowaniem Wikusi tymi pierwszymi miesiącami, bo były one, no jak to z niemowlakiem, nie było to takie łatwe. Było to ciągle na rękach, cały czas przy piersi. Więc tak, karmię piersią. No i co? Zrobiliśmy sobie z mężem przypominajkę po świętach, ponieważ z racji tego, że byliśmy u rodziców i żeby ich nie obciążać specjalnym gotowaniem, staraliśmy się, żeby te potrawy były zdrowe, zanieśliśmy też swoje potrawy, ale no wiadomo, jak to na święta. Zjedliśmy sałatkę jarzynową, w której był majonez, różne takie rzeczy typu, nie powiem, bo i mięsa się też spróbowałam, więc postanowiliśmy, że pójdziemy na post, na taką przypominajkę. Co to jest przypominajka? Bo pytacie często. Więc przypominajka jest to przypomnienie postu, takie oczyszczenie krótkie organizmu. Od 3 dni do tygodnia, 2 tygodni już nie nazywałabym przypominajką. Więc tak, mąż poszedł na tygodniową przypominajkę, ja poszłam na 3 dni. Codziennie piliśmy zakwas z buraków. O tym też w następnym albo w kolejnym filmiku, jak robimy dokładnie ten zakwas z buraków, ponieważ macie problem z nim. Niektórym w ogóle nie wychodzi, pojawia się pleśń. Być może, słuchajcie, ta pleśń pojawia się dlatego, że jest za mało wody i buraki wystają. Jeżeli buraki wystają lub jabłka w occie jabłkowym, jeżeli robimy, to automatycznie bierze je pleśń. Z racji tego, że trzymamy to w ciemnym i ciepłym miejscu, no takim temperatura pokojowa, tak? No to może dojść do zagrzybienia tego wszystkiego, ale na pewno zakwas z buraków nie powinien być galaretowaty, o co już pytaliście. Czasami jest też mylony z pleśń jest mylona z taką białą mgiełką na kwasie, nie wiem jak to nazwać, zapomniałam słowa, więc o zakwasie specjalny filmik nagramy, o zakwasie z buraka, który pijemy codziennie i o zakwasie, który też tutaj mam, z chleba, bo też macie problem i też często mnie o to pytacie. Zakwas z chleba powinien mieć takie dziurki, zakwas na chleb. Oczywiście dla tych, co tolerują gluten, tak? Bo wiele osób nie toleruje. No i co? Jak... Chciałam jeszcze powiedzieć o przypomnieniu. Moja przypominajka 3-dniowa w sumie nie łączyła się z żadnymi wielkimi wydarzeniami, ponieważ starałam się jeść 5 posiłków dziennie, zjadałam też 2 jabłka, piłam sok z marchwi, dużą szklankę, jadłam frytki z dyni, jadłam leczo i w sumie chrupałam sobie warzywa na świeżo. Nie gotowałam za mocno, krem z dyni też jadłam, także dzięki temu, że Wiktoria ma 6 miesięcy, zaczęliśmy wprowadzać różne rzeczy, zdecydowaliśmy się, że będzie to super okres na przypominajkę z postu, ponieważ będę gotować i dla Wikusi, i dla męża, tak? Będziemy gotować warzywa. Już muszę podać grzechotkę, bo my lubimy zrzucać grzechotki, proszę bardzo, mamy grzechoteczkę, tak? No i co? Ja na przypominajce zaobserwowałam u siebie
Przede wszystkim tak jakby spadek wody, spadek, tak jakby poczułam się lekka, poczułam się bardziej energiczna, żyć mi się zachciało. Z tym, że u mnie przypominajka wygląda inaczej niż dla ludzi, którzy przebyli, bo ja tych przypominajek robiłam już bardzo wiele. I przeszłam też dwa pełne posty, wyleczyłam 7 dolegliwości i dla mnie wygląda przypominajka inaczej, ponieważ co niektórzy jeszcze mają bóle głowy, ja już tego nie mam, co niektórzy mają sytuację, że nie chcą, nie mogą, są bardzo słabi. Ja już tego nie mam, ponieważ mój organizm tak jakby przyzwyczaił się w ogóle do poczucia głodu, więc tak jakby nie mam z tym problemu, że jestem głodna czasami. 2-3 godziny w ogóle nic mi się nie dzieje. Więc o mojej przypominajce dużo nie powiem. Ale za to chciałam nadmienić o męża przypominajce, gdzie jemu włączyło się już odżywianie wewnętrzne. Ale to nie był dobry czas dla niego na to, żeby przeszedł drugi post. Jeszcze poczekamy. Myślę, że zrobimy to na Wielkanoc, kiedy już Wikusia będzie wszystko jadła. Wtedy będziemy robili kolejny post. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Muszę co chwila zabawki podawać, żeby Wiktoria nam się nie nudziła. Co to jest? A co to tu jest? Wikusia, a co to tu mamy? Mamy piękną świnkę. O, to jest nasza świnka, ta, którą się bawimy. Wiktoria ją uwielbia, tak? Mamy chwilę przerwy. I a propos męża, przypominajki, co zaobserwowaliśmy, to o czym w ogóle się na grupie nie mówi, na tej naszej grupie wsparcia, o czym zapomnieliśmy w filmikach, a niektóre osoby mnie o to pytały w prywatnych wiadomościach. Więc tak, pojawia się po trzecim dniu, czwartym, myślę, po rozmowach z mężem, że to jest sytuacja, kiedy przełącza się organizm na odżywianie wewnętrzne. Ponieważ wtedy, co zauważamy, metaliczny, tak gdzieś trzeciego dnia, metaliczny posmak w ustach i przede wszystkim druga osoba wyczuwa ten zapach inny od tej osoby, czyli taki metaliczny bardzo, taki... Ciężko jest nazwać ten, ale zaobserwujcie to u siebie, czy nie macie zupełnie nieznanego zapachu z ust, nie jest to brzydki taki odpychający zapach, tylko taki zupełnie dziwny. Posmak w ustach też jest inny, myślę, że też dla tego posmaku wszyscy chcemy jak najczęściej jeść i robić sobie różne potrawy, bo chcemy zmieniać ten smak, a nikt o tym nie mówi. Kilka słów też o wadze. Waga na poście, czyli poprzez na przykład po tygodniowej takim oczyszczeniu męża, nie był duży spadek wagi, 3-4 kilo to było, i które się wahało, i waga na poście się bardzo waha, bardzo, ja straciłam kilogram, ja to w sobie nie mam z czego tracić, ale też kiedy byłam szczupłą osobą, byłam na poście, straciłam 7 kilo, więc też nie jest to tak do końca, ponieważ podobno tracimy do tego momentu, kiedy do poziomu genowego, tak? Ktoś mnie pytał, co to jest poziom genowy. To jest to, co mama nam dała po urodzeniu, czyli w genach. Mama z tatą dali nam w genach naszą wagę, nasze włosy, nasze kolory oczu i przeróżne rzeczy, które mamy u siebie. I tak jakby wracamy do tego poziomu genowego, który zatraciliśmy w tej chemii poprzez pożywienie, które robimy po prostu nieodpowiednio, się żywimy wszyscy i nie ma osób, które się odpowiednio żywią, ponieważ zawsze się skusimy na coś, zawsze się skusimy na coś. Moja walka, jeszcze chciałam wspomnieć, że moja walka ze słodyczami została wygrana, ale to nie znaczy, że nie lubię słodyczy. Lubię słodycze, staram się robić zdrowe słodycze, ale jeżeli jest sytuacja, że mam ochotę na kostkę ciemnej czekolady, to też czasem jem, ale co? Już się nie rzucam, zjem kostkę i potrafię na kostce zakończyć. Tak, Wikusia, potrafimy zakończyć, tak? Już nie jemy. Wikusia nasza będzie jadła bardzo zdrowo. Będziemy przyzwyczajać od małego, żeby była bez słodyczy, żeby była na warzywach. Już zjedliśmy parę warzywek, także mamy tutaj malutką po poście, po niedoczynności tarczycy, która jest zdrowa, jak ryba, tak? Pięknie się nam rozwija, pięknie już siedzi,
Tak? I jest bardzo grzeczna na filmiku. Musimy już kończyć, ponieważ zaraz Wikusia pójdzie spać. Kolejne filmiki. Pamiętam o filmiku o suplementacji, lecz chciałabym ten filmik Wam przekazać bardzo skrupulatnie. A propos dzieci chciałabym też zahaczyć, a propos dorosłych, jak się czujemy po tej suplementacji, po tej zdrowej suplementacji z tej firmy, o której Wam mówiłam, i nagram ten filmik, ale jeżeli Wiktoria mi pozwoli. Testujemy jeszcze jeden suplement też, więc chcielibyśmy do końca go przetestować i dopiero wtedy Wam powiemy. No to może nawet razem z mężem nagramy. No to a propos suplementów. Nagramy też filmik o wypadaniu włosów. Dlaczego one wypadają, dlaczego nie wypadają. Ja bym się nie martwiła wypadaniem włosów, jeżeli wypadają po drugim poście. Znaczy po pierwszym poście na przykład, jeżeli wypadają. I jest to w przeciągu 3-4 miesięcy. Chyba, że się przedłuża i jest to 8 miesięcy z rzędu, że wypadają naprawdę tonami, garściami. No to wtedy będziemy starać się wyjaśnić przyczyny w kolejnych filmikach. Dziękujemy bardzo za uwagę. Życzymy nowego roku cudownego, tak jak na początku filmu. Mam nadzieję, że Wiktoria nam pomoże już, żebyśmy częściej nagrywały. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich postujących. Nadal trzymamy kciuki, obserwuję Wasze posty. Rzadko się udzielam, ponieważ ciężko jest mieć ciągle telefon i Wiki na rękach i zresztą to jest niezdrowe. Sami chyba wszyscy o tym dobrze wiecie. Więc troszeczkę inaczej, ale postaram się w filmikach odpowiadać Wam na wszystkie pytania, które chcielibyście uzyskać ode mnie. Pozdrawiamy i pa, pa!